Mogę więcej? Z Prymatem zawsze możesz więcej. Siemanko, witam w mojej kuchni. Dzisiaj na obiad przygotowałem sobie obiad z resztek, który jest naprawdę bardzo fajny. Zostało mi trochę pieczarek ze świąt, zostało mi trochę kurczaka, dlatego dzisiaj postanowiłem przygotować przepyszny angielski przepis na chicken pot pie. I muszę wam powiedzieć, że przypominają mi się lata, kiedy mieszkałem w Anglii i tam na staff lunch, czyli jedzenie dla kucharzy i dla wszystkich, którzy pracowali w restauracji, zawsze ktoś musiał coś przygotowywać i Anglicy właśnie robili taki chicken pot pie. Brali wszystkie resztki, które zostały, jakieś warzywa, robili fajny sos beszamelowy na to ciasto i do tego oczywiście frytki. Każdy musiał zjeść to z frytkami. No, jest to naprawdę bardzo fajny przepis na wykorzystanie resztek, a jeżeli nie zostało wam ze świąt trochę kurczaka, tylko została wam wołowina, to koniecznie wejdźcie na mój kanał, bo tam przygotowałem też angielski przepis na steak and mushroom pie. Jak widzicie, Anglicy kochają paje. Link do tego filmu znajdziecie w opisie, tak więc wejdźcie, zostawcie łapkę w górę, ale to jeszcze nie koniec niespodzianek, bo w opisie znajdziecie też link do pobrania e-booka No Waste. I dzięki temu e-bookowi jesteście w stanie tak zarządzać waszą lodówką i waszym jedzeniem, żeby nic wam nie zostało. Sprawdźcie te przepisy i dajcie mi znać w komentarzu, jak wam się one podobają. Dobrze, koniec mojej prezentacji. A teraz przejdziemy do gotowania. Zapraszam. Przygotowanie naszego chicken pot pie zaczniemy oczywiście od kurczaka. Jeżeli został wam kurczak, tak jak mi został, wystarczy, że go obierzecie. Tak go podrzecie w ten oto właśnie sposób, na takie kawałki. Nie musicie tego kroić. Fajne, takie rustykalne kawałki będą w tym chicken pot pie, więc nic się nie stanie. I teraz tak, na patelnię jest to, uwaga, danie jednogarnkowe, więc postaramy się zrobić wszystko w jednym garnku. Na patelnię od razu wrzucam cebulę, tak, i podsmażam warzywa. Dużo warzyw, dużo konsystencji i będzie naprawdę świetnie. Dodaję pokrojoną marchewkę. Co jeszcze? Jeżeli macie trochę pieczarek, możecie dodać kilka pieczarek, nie ma z tym żadnego problemu. Pamiętajcie, jest to przepis taki, tego typu, żeby pozbyć się wszystkiego, co nam zostało. Trochę selera naciowego i sobie to delikatnie podsmażamy z naszym kurczakiem, który już tutaj zawita na patelnię. Kiedy warzywa nam się tutaj podsmażają, ja w międzyczasie przygotuję sobie ciasto. Ciasto, które będzie na górze. Daję tyle samo mąki, co mam masła. I teraz tak, muszę sobie doprawić to wszystko solą. Hop. Soli dajemy troszeczkę więcej. I ja jeszcze do tego dodam sobie szczyptę oregano, żeby mieć lepszy zapach. Możecie też tutaj dodać suszony lubczyk, rozmaryn, tymianek. Z tym nie ma żadnego problemu. Macie takie dodatkowe wsparcie jednego z ziół. I teraz robimy sobie taką kruszonkę, widzicie? O, prosta rzecz. Anglicy lubują się w prostych rzeczach. I kiedy masło już się roztarło z mąką, za pomocą moich palców oczywiście i dłoni, to teraz przyszedł czas, żeby dodać tutaj odrobinę wody. Wody nie dajemy zbyt dużo, ona jest tylko łącznikiem pomiędzy mąką, a pomiędzy naszym masłem. Spójrzcie, już się fajnie ciasto klei, więc teraz zagniatamy. Tak przygotowane i zagniecione ciasto odkładam teraz do lodówki na minimum 20 minut, a w międzyczasie dokończę moje dzieło na patelni. Warzywa z kurczakiem się podsmażyły, ciasto jest gotowe, więc teraz musimy zadbać o to, żeby to jakoś smakowało. Wchodzą przyprawy. Dodajemy oregano, bo oregano dobrze komponuje się z kurczakiem. Jeżeli chcecie, możecie dodać tutaj tymianek, możecie dodać tutaj również rozmaryn. Ja oczywiście dodaję odrobinę gałki muszkatołowej i klasycznie kilka liści laurowych, hop, i odrobinę ziela angielskiego, ale tym razem użyję mielone, żeby mi to ziele po prostu tutaj nigdzie nie latało. Tak, doprawiam to wszystko jeszcze pieprzem i solą i spójrzcie, jak to fajnie wygląda. To jest taka
potrawka z kurczaka, tylko w troszeczkę bogatszym, lepszym wydaniu. Za chwilę sobie to spróbuję, ale jeszcze na to przyjdzie czas. Teraz przyszedł czas na mrożony groszek, który ma bardzo fajny, intensywny kolor i jest o wiele lepszy niż ten z puszki. Teraz będę zagęszczał nasze danie i spójrzcie, robię to w ten sposób, że dzielę sobie patelnię na dwie części. Tutaj są wszystkie warzywa i wszystkie rzeczy, a tutaj zrobię beszamel. Jak robimy beszamel? Wrzucamy masło, masło musi się roztopić i do tego masła dodajemy mąkę. Hop, popatrzcie. Pięknie, łączymy mąkę z naszym masłem, które się tutaj roztapia w tym samym czasie. Jeżeli wpadną Wam jakieś kawałki warzyw tutaj na tą stronę patelni, to nie przejmujcie się, nic się nie stanie. Chodzi o to tylko, żeby dobrze wymieszać te składniki razem ze sobą. I kiedy masło już się rozpuściło, wlewamy na patelnię, tutaj na tą stronę, mleko. Mieszamy to wszystko razem i czekamy, aż to mleko zacznie bulgać. To jest nasz zagęszczacz do naszego sosu. Hop. Następnie dodaję śmietankę, która wzbogaci smak naszego chicken pot pie'a. I teraz wszystko mieszamy razem ze sobą. Wow! Wszystko mamy już gotowe. Ja ciasto sobie rozwałkowałem pomiędzy dwoma papierami do pieczenia. Wtedy jest łatwiej. Hop. I teraz tak, na samym końcu dodaję pora, który został umyty i który został pokrojony. Widzicie? Nie robiłem tego wcześniej, tylko i wyłącznie dlatego, że jeszcze będę zapiekał ciasto, a por by po prostu stracił kolor. Bez sensu. Dobra. Dajemy i teraz przyszła pora na nasze ciasto. Oczywiście możemy położyć jeden wielki placek, ale w tym filmie postanowiłem troszeczkę urozmaicić moje ciasto i zrobię sobie takie, o, takie kwadraciki. Spójrzcie. I takie kwadraciki układam na mojej zapiekance. Hop, hop, hop. Mój chicken pot pie jest już gotowy. Spójrzcie, jak ładnie wygląda. I całą górę teraz muszę wysmarować jajkiem. Dzięki temu nasze ciasto nabierze naprawdę fajnego koloru. A ja wrzucę go do gorącego piekarnika, nagrzanego do temperatury 180 stopni i będę piekł tak długo, aż ciasto się upiecze. Myślę, że tak z 15-20 minut i będzie gotowe. Chicken pot pie jest już gotowy i spójrzcie tylko na to. Wygląda naprawdę nieziemsko. Jak postawicie coś takiego na waszym stole, to na pewno wszyscy się skuszą, żeby zjeść taki obiad. Mamy tutaj gęsty, kremowy sos z kurczakiem, z warzywami, a na górze dużą warstwę chrupiącego, delikatnego ciasta. Spójrzcie tylko na to. Wygląda to naprawdę niesamowicie. Ja już nie mogę się doczekać, kiedy spróbuję sobie kawałek takiego chicken pot pie'a. A jeżeli ze świątecznego stołu nie został Wam kurczak, tylko wołowina, to koniecznie wejdźcie na mój kanał, bo ja tam przygotowałem przepyszny steak and mushroom pie. Link do tego filmu, do tego przepisu znajdziecie w opisie, ale to jeszcze nie koniec niespodzianek, zobaczcie opis dokładnie, bo tam jest też link do darmowego e-booka No Waste. I dzięki temu e-bookowi dowiecie się, jak wykorzystać jedzenie, które Wam zostało z obiadu, z kolacji, tak, żeby nic nie marnować. Ja się z Wami już żegnam, życzę Wam smacznego, dziękuję Wam bardzo, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia.